Jest bardzo mi miło po pierwsze Państwa przywitać. Zapraszani jesteście Państwo przez autora Marcina, tutaj siedzącego, Wogulskiego, który jest autorem tej książki, która dzisiaj jest przedmiotem naszego spotkania. Książki o Warszawie, a autorem jest Marcin i te dwie kwestie uzasadniają to, że spotykamy się w Fundacji Jana Olszewskiego. Dlatego, że Marcin był rzecznikiem rządu 31 lat temu, a Jan był naprawdę Olszewski bardzo związany z Warszawą. Nasza prezes Justyna Bożejowska napisała kilka słów, które ja przeczytam, bo one są właśnie o tym. Na ulicę tego miasta wyjść. Marcin Gogulski, autor publikacji, proponuje nam spacer po Warszawie, także po Warszawie naszego patrona. Stałe więzi Olszewskich z Warszawą zapoczątkował na przełomie XIX i XX wieku ojciec Jana Ferdynand. Przybył z rodzinnego Okuniewa i podjął naukę zawodu w znanym Zakładzie Krawieckim. Po upadku rewolucji 1905 roku z obawy przed represjami zdecydował się opuścić Królestwo Polskie poprzez zaciąg do carskiego wojska. Z czasem udało mu się zostać kolejarzem. Do kraju wrócił jesienią 1918 roku, kiedy ojczyzna odzyskiwała niepodległość. Najbliżsi członkowie rodziny matki późniejszego premiera pracowali na kolei i wszyscy mieszkali na Brudnie, niedaleko na Pradze. Żył słynny brat stryjeczny Jadwigi Olszewskiej, Stefan Okrzeja. Tam też został schwytany po rzuceniu bomb na cyrkuł policji przy ulicy Wileńskiej w trakcie zamachu na carskiego oberpolicmajstra. Jan spędził w stolicy całe życie, nie licząc jednego roku we wczesnym dzieciństwie, kiedy przebywał w Częstochowie, gdzie ojciec otrzymał przydział. Pierwszy etap upłynął mu w domu na Brudnie. Już jako dorosły przeniósł się niedaleko sądów na Lesznie, a jako człowiek dojrzały na ulicę Fałata na Starym Mokotowie, leżącą przy Rakowieckiej. W pamięć wielu warszawiaków zapadła charakterystyczna postać pana mecenasa, przemieszczająca się piechotą lub tramwajem. Słynne przemówienie sejmowe, które wygłosił przed odwołaniem z funkcji premiera w nocy z 4 na 5 czerwca 1990 roku, zakończył słowami: ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem i jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę, że będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i zachęcam do współpracy z Fundacją Archiwum Jana Olszewskiego. Tych, którzy chcieliby być informowani o podejmowanych przez nas inicjatywach, proszę o pozostawienie jakiegoś kontaktu. Dziękuję autorowi, pani Annie Bauer, której książka zawdzięcza wyjątkową oprawę graficzną, pani od Korekty, Beacie Sarycyn i Narodowemu Instytutowi Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który sfinansował wydanie publikacji, prezes zarządu Justyna Błażejowska. Ja oddaję głos autorowi. Mnie się będzie wygodniej mówiło na stojąco. Nie trzeba. Dobra, mikroport wystarczy, to możemy odłożyć. Proszę Państwa, ktoś z pierwszych czytelników tej książki już wydrukowanej tak ładnie przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego powiedział, że gdyby nie epidemia COVID i gdyby nie wynalezienie Facebooka, tej książki by nie było. I coś w tym jest. Ale i to jest najkrótsza wersja historii tej książki. To znaczy, jest epidemia, wysyłają mnie na pracę zdalną, mam mnóstwo czasu, zaczynam, piszę taki krótki tekścik o panu Wodyjowskim. Dlaczego o panu Wodyjowskim? Bo przełożono wybory prezydenckie, i była właśnie tuż przed nami, czy tuż w tych okolicach, druga tura tych wyborów. Więc sięgnąłem sobie do pana Wodyjowskiego, który jest u Sienkiewicza najlepszym opisem tego, jak Polacy się szykują do wybrania głowy państwa i co się w związku z tym dzieje, jak tam różne obce potencje próbują w tym mieszać. To bardzo instruktywny tekst. A ponieważ byłem wtedy jeszcze, już wtedy nie byłem radnym mokotowskim, ale ciągle mnie interesowały sprawy Mokotowa, ciut
ciut bardziej niż reszty Warszawy. Więc zacząłem od tego fragmentu, kiedy Kettling mówi do Zagłoby, mam ja dworek ku Mokotowu. No i ten fragment znalazł się w tym tekście i ku mojemu zdumieniu wywołał szalenie długą dyskusję pod tym tekstem na Facebooku. I ludzie, których znałem dotychczas z jakichś notek o tym, że gdzieś tam jest dziura w jezdni, raptem okazali się erudytami, którzy potrafili mi wskazać tropy w prasie przedwojennej, artykułów, w których żwawo dyskutowano ten temat, gdzie ten dworek mógł być, chociaż był wytworem fantazji pisarza, jednak miał jakieś tam zakotwiczenie w realiach. Tam rzeczywiście na Wierzbnie podobne dworki były. I przed wojną rzeczywiście jeden z nich pokazywano jako dworek Kettlinga. No, skoro ten temat tak chwycił, pomyślałem sobie, czemu by go nie rozwijać. I kluczem było nie nazwisko pisarza, nie Sienkiewicz, kluczem była Warszawa. Zwłaszcza łatwe to było dlatego, że pod tym samym wpisem na temat pana Wołodyjowskiego znalazły się takie uwagi, ale wie pan, ale gdyby pisać dalej o Warszawie, to jednak Grzesiuk, no i Prus koniecznie. Więc widać było z tego, że ludzie, którzy no, przeczytali tylko jeden odcinek, mają dużo lepszą ode mnie wiedzę, o czym ja powinienem pisać. No więc postanowiłem skorzystać z ich porad. I efektem tego było najpierw kilkadziesiąt odcinków napisanych na Facebooku co tydzień w stałych terminach, czasami przy jakiejś tam okazji częściej, zatytułowanych moje ulubione książki o Warszawie, które wszystkie tutaj można znaleźć. Tu jest spis treści, pokazuje tak, jak one były pisane, chronologicznie, czyli ktoś by powiedział chaotycznie. Rzeczywiście trudno się tu dopatrzeć jakiejś reguły, ale jak ktoś jest zainteresowany innym podejściem do rzeczy, to tutaj na końcu jest chronologiczny wykaz autorów już według dat ich urodzin, czyli od Władysława Zgielniowa do Piotra Zakrzewskiego-Podziomka, który tu będzie istotny przy następnym akapicie tej wypowiedzi. Więc kiedy już te 60 ileś tam odcinków się ukazało, zamknąłem już na Starzyńskim, potem wprawdzie czytelnicy mnie zmusili, że musi być o Wańkowiczu, no więc był odcinek o Wańkowiczu. Mówili też o Dąbrowskiej, musi być, nie, zaparłem się, nie dałem odcinka o Dąbrowskiej, chociaż bardzo chciałem, nie udało mi się go napisać. I pewnego dnia zadzwoniła do mnie wspomniana tutaj pani prezes Justyna, doktor Justyna Błażejowska. Mówi, panie Marcinie, to drobna niewiasta, ale potrafi się wykrzesać ton nieznoszący sprzeciwu. Panie Marcinie, czy pan ma te wszystkie odcinki w jednym pliku w Wordzie? Ja mówię, co? Proszę, nie mam. To proszę mi to przygotować, a my to panu wydamy jako książkę. No, to jest propozycja z gatunku tych nie do odrzucenia, ale nie w sensie takim, jak Coppola nadał temu terminowi. Tylko to właśnie przypomina mi to taki kawałek z felietonu napisanego przed laty przez ostatniego z tu wymienionych autorów, Piotra Zakrzewskiego, znanego jako Podziomek, który pisał felietony w prasie solidarnościowej od pierwszej połowy lat 80., a potem w bardzo wielu innych pismach. Otóż on kiedyś na pytanie, na co sprawia, że pan pisze te felietony, powiedział, ja? To bardzo proste. Ja piszę wyłącznie pod wpływem natchnienia. A na natchnienie, mówi Podziomek dalej, mówił, najlepiej wpływa telefon od wydawcy i wizja otrzymania honorarium. No więc oczywiście nie odmówiłem tej miłej propozycji pani doktor. Przygotowałem teksty. Pani Bauer się przygotowała zaskakujący swoim bogactwem i trafnością dobór ilustracji. To jest taka, no, powiedzieć o tym, że to jest wartość dodana, to za mało. Ona jest współautorką tej książki. No i książka się ukazała i zaczyna zbierać recenzje, w których podnoszone są dwa takie tematy, które też myślę, że i tutaj wśród tych z Państwa, którzy ją już przeczytali, a wśród tych, którzy jeszcze nie przeczytali, to w przyszłości zapewne wywoła najżwawszy odbiór. Pierwsza kwestia, kto tu jest, a kogo tu nie ma. To można powiedzieć, że są takie dwa skrzydła. Jedno skrzydło to jest takie,
No wiesz, Broniewski, ten komunista, po co on tutaj? To jest jedno skrzydło. A drugie to są pytania na przykład takie. No dobrze, a dlaczego jest Józef Mackiewicz, który urodził się, pracował w Wilnie, był Wilniukiem, potem był na emigracji, Monachium i tak dalej, a nie ma Stanisława Cata, który pracował w Warszawie? Więc to jest jeden taki klucz do rozmowy o tej książce, którą można tą rozmowę prowadzić, nawet jak się jej nie czytało. Wystarczy przeczytać spis treści i wtedy już każdy z nas, jak wiadomo, wśród warszawiaków są znawcy książek o Warszawie, więc wiedzą przeważnie więcej ode mnie na ten temat. A w każdym razie z dyskusji, które toczyłem, to taki wniosek wynika. Więc każdy, kto przejrzy ten spis, może wskazać autorów, których chciałby tu jeszcze mieć, albo takich, których uważa za zbędnych. To jest jeden temat. Drugi temat, no to jest właśnie kwestia tych pisarzy, których, jak już kilku recenzentów mi wytknęło, potraktowałem niesprawiedliwie, że dlaczego wytykam Dobrowolskiemu lub Żukowskiemu komunistyczną przeszłość, a nie wytykam jej Grzesiukowi na przykład. No, to są dobre pytania. Jest o czym rozmawiać. No i odpowiedź na to, na te, jedną ze sposobów, w jaki na to odpowiadam, jest zachęta, żeby się przyjrzeć tej książce i zastanowić się, jaki on ma właściwie charakter, bo co to jest? Bo ja na przykład źle się czuję z takim określeniem, że napisałem książkę. Ja tej książki nie napisałem. Ja owszem napisałem teksty, które się składają na tą książkę. Książkę zredagowałem. To jest po prostu zbiór felietonów. To nie jest antologia tekstów o Warszawie, gdzie tego typu zarzut, że kogoś tam ważnego nie ma, byłby trafny. To jest zbiór felietonów. Świętym prawem felietonisty dobierać sobie felietony, tematy według gustu. No, był taki autor dość znany, George Orwell, który jak kiedyś dostał rubrykę w latach 40. felietonową w którymś z angielskich czasopism, szukał jakiegoś chwytliwego tytułu dla tej rubryki. No a ponieważ jest takie dość znana sztuka teatralna, jak wam się podoba, więc on sobie wymyślił, że jego felietony będą się... No więc jako się rzekło, Orwell wymyślił dla tej rubryki felietonowej tytuł Jak mi się podoba. I trochę tak jest z tą książką, że ponieważ nawet w tytule jest taki wyraz moje ulubione książki o Warszawie, więc jeżeli ktoś ma jakieś inne ulubione, to mnie to bardzo cieszy, ja je chętnie przeczytam. I nawet jest tam we wstępie takie zdanie, że każdy mógłby, warszawiak oczywiście, każdy warszawiak mógłby napisać książkę pod takim tytułem. I każdy z nas miałby swój własny wybór tekstu. To trochę tak jak spory o kanon lektur szkolnych. Też każdy ma w tej sprawie pogląd, każdy rodzic przynajmniej, to już na pewno, a nauczyciel to wiadomo. W związku z czym, no proszę przyjąć tą książkę, zbiór tekstów, właśnie tutaj jak powiedział pan Piotr, tekstów o Warszawie. Ten tytuł jest trochę mylący. To niekoniecznie każdy ten odcinek jest o książce. Są odcinki, które są o książkach, są odcinki, które są bardziej o autorze niż o jego książkach. Są takie odcinki, które są o autorach kazań, na przykład o Janie Pawle II i Stefanie Wyszyńskim. Jan Paweł II nie napisał żadnej książki o Warszawie, ale wygłosił arcyważne teksty w Warszawie, do warszawiaków i o Warszawie. Takich sytuacji jest więcej. No, Władysław Zgielniowa został tu przypomniany. W jego tekstach nie znalazłem żadnych wzmianek o Warszawie. Ale jest patronem Warszawy i bardzo chciałem przypomnieć go w tej książce jako tego, który 50 lat przed rejem pisał piękne polskie pieśni i wiersze. To jest jeden z dwojga takich zapomnianych autorów, których trzeba przypominać. Drugim jest pierwszy polski autor pierwszej polskiej książki. No, jak się nazywał? Kadłubek. Wszyscy mówią Kadłubek. Nie, nie Kadłubek. Sto kilkadziesiąt lat przed Kadłubkiem księżna Gertruda Mieszkówna napisała modlitewnik. O,
zapisany w pięknym psalterzu, w pięknie wydanym psalterzu, w jednym egzemplarzu niestety, no ale, ale wydany, tak. A teraz jest wydanie, tak, jest wydanie krytyczne i tak dalej. Więc takich zapomnianych autorów przypominam tu nieco więcej. Oczywiście wiedza o tym, że istnieje taki autor jak Władysław Zambrzycki, zwłaszcza dzięki ciężkiej pracy pana Przemysława Cieślaka, jest już powiedzmy wśród oczytanej publiczności dość powszechna. Ale ciągle są tacy ludzie, którzy o tym nie wiedzą. Są ludzie, którzy się już z lektury tej książki dowiedzieli ode mnie o istnieniu książki Karola Zbyszewskiego o Niemcewiczu. Wydawałoby się, że ta książka jest bardzo znana. Tyle wydań w Polsce, na emigracji, po upadku komunizmu znowu w Polsce, a jednak są ciągle ludzie, którzy jej nie znają. Więc może ta książka kogoś naprowadzi na trop nowych, nieznanych mu ciekawych lektur. To uważałbym, że swój cel zrealizowałem. No i ta książka opowiada rzeczywiście o Warszawie w bardzo różnych epokach. Właśnie jest tu pasek o elekcji, jest tutaj kanclerz Radziwiłł o zapustach i o balach i o weselach na Zamku Królewskim za czasów Wazów. Fragmenty są przytaczane. Aż dochodzimy do czasów całkowicie już współczesnych, spotkania z Markiem Nowakowskim, z innymi autorami o Warszawie powojennej. Ktoś kiedyś napisze taką książkę od nowa, może pod takim samym tytułem, nie roszczę sobie praw autorskich do niego, i będą ją jakieś następne pokolenie warszawiaków, kiedy nas już nie będzie, będzie ją być może z zainteresowaniem czytać. Oczywiście pod warunkiem, że przekażemy swoim dzieciom i wnukom pasję do czytania książek i że one poza takim ty to jeszcze będą czasem czytać książki. Ponieważ część z Państwa czytała część lub wszystkie z tych odcinków, które się złożyły na książki, a część z obecnych czytała też książki, to teraz, ponieważ mi już w gardle zasycha, to zachęcam do czy to pytań, czy wypowiadania się w własnym imieniu. A ja potem jeszcze w zanadrzu mam taką nieco dłuższą historię o tym, jak ta książka powstała, która może kogoś zainteresuje. Panie Piotrze, pan kieruje ruchem. Nie, jest teraz mało, po prostu. Proszę mikrofonu, że musimy mieć. Mikrofon jest dla filmu. Nie musimy tutaj mieć zbyt wielu formalizmów. Jest nas mało, siedzimy w taki sposób, że możemy sobie po prostu porozmawiać. Także zachęcam Państwa. Państwo jesteście w jakimś sensie znajomymi, bliskimi, o tak bym powiedział, autora, przez te Facebooki. Ja to tak średnio się z tymi Facebookami obchodzę, ale rozumiem, że to działa, bo widać, że działa. Jeżeli Państwo tu jesteście, książka powstała, autor jest zadowolony, w związku z tym tutaj ta elektronika się sprawdziła. Zatem zachęcam do wymiany uwag w tej kwestii, że tak powiem. Ja tylko mogę powiedzieć chyba jedno, że gdyby stworzyć taką biblioteczkę, w której by się te wspominane tutaj pozycje znalazły, to byłaby całkiem niezła warszawianistyczna biblioteczka. Ja takie trywialne proszę pytanie. Takie trochę trywialne pytanie, ale jak sprawdzałam, gdzie tą książkę można kupić, to niestety nigdzie mi się nie pojawiła. Więc daję takie pytanie. To ja od razu wyjaśnię. Książki nie można kupić. Książki kupić nie można, dlatego że książka jest wyprodukowana, tak to powiem, wydrukowana, zredagowana i sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności, przez dotację z NIW-u i fundacja wykorzystała te fundusze, a fundacja nie ma
uprawnień do prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej. W związku z tym książka nie jest sprzedawana i nie będzie sprzedawana. Tak jak autor, zapraszając Państwa, powiedział, wszyscy Państwo, którzy tutaj dzisiaj przyszliście, wyjdziecie z książką. Ja jestem przewodniczką po Warszawie i wiem, że moje koleżanki bardzo chętnie by się zapoznały, a ja im swojego egzemplarza nie dam przecież, tak? Tym bardziej, że zaraz poproszę autografię. Ale tak, więc może powiem tak, znaczy najdrożniejszym kanałem uzyskania tej książki od fundacji, która oczywiście wspiera przewodników warszawskich całym, każdym swoim nerwem i całą swoją, jak tam idzie, sercem, całą swoją duszą i całym swoim czymś tam, to jest taki, że trzeba się zgłosić do fundacji, co jest troszeczkę trudniejsze, albo do mnie, co jest łatwiejsze, bo ja tam, my się to skomunikowaliśmy i po prostu, tak, i to bym po prostu, no, nie jestem w stanie wskazać drożniejszego kanału niż ten, żeby się do mnie odezwać i wtedy, znaczy, tu są cywilizowane warunki, tak, no takie troszkę mniej cywilizowane ja oferuję prywatnie, to znaczy spotykam się już chyba z trzema przewodnikami warszawskimi, aż mi potem wątroba bolała w Zielonej Gęsi. więc to wolałbym tu oczywiście, tak, bo to jest takie bardziej, czy ktoś nie wie, gdzie jest Zielona Gęś? No przecież to jest 10 minut spaceru stąd, wolnym spacerem. To ulubiony pub, wtedy się jeszcze nie nazywał pubem, bo to nie było takiej nazwy w Polsce. Tak, absolwentów liceum im. Rejtana oraz, ale to w drugiej kolejności, bo oni są daleko, na Wiktorskiej. I absolwentów liceum im. Marii Konopnickiej, bo oni są bliżej, na Madalińskiego. Są też teatrzyk. Ale on był w pewnym sensie wirtualnie, albo na kartach, albo w teatrze. Tak, więc rzeczywiście tutaj nie ma całego szeregu książek, które to taką bibliotekę warszawianistyczną by się mogły złożyć, przedstawionych. Trochę dlatego, że w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, że nie, no jednak piszę głównie o dziełach literackich i o takich autorach takich utworów, które są istotne dla Warszawy, choć dziełami literackimi nie są. I stąd na przykład są wspomniani tutaj kapłani, kaznodzieje. Stąd wspomniany jest profesor Władysław Konopczyński, wprawdzie autor, który bardzo wiele w swoich dziełach historycznych pisze o Warszawie, o wydarzeniach, które się dzieją w Warszawie, ale tutaj jest głównie wspomniany, zaskakująco może trochę, jako polityk, jako taki polityk, który był przez kilka lat posłem jednej kadencji w Sejmie Niepodległej Polski. I co go wyróżniło, to, że po zakończonej kadencji napisał szalenie staranne, skrupulatne, wręcz profesorskie sprawozdanie z tego, co tam robił. I naprawdę by się przydało, żeby każdy ustępujący z funkcji poselskiej poseł coś takiego pisał. To jest pewien wzór, dlatego chciałem o tym tutaj napisać. Tak. A jeszcze to jest taka kategoria książek, których tu w ogóle nie ma, a które są o Warszawie i są czasem znakomite. No to są książki historyków, którzy pisali o Warszawie. Tu akurat jest Krauschar, prawda? Rzecz, która się oczywiście już trochę zestarzała, ale ja ją trzymam, bo kiedyś mi się udało nabyć tanio w antykwariacie, ze względu na reprodukcję rycin Fogla w dużym wyborze, które tutaj są. I który zresztą w ogóle tutaj też jest reprezentowany w kilku pracach. Więc na pewno mąż tu siedzącej pani Małgorzaty i ona sama są żywym dowodem, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna gromadzić literaturę warszawianistyczną. To potem musi sobie kupić większe mieszkanie. Nie przesadzam. Byłem, korzystałem, oddawałem. Wszystkie pożyczone książki oddawałem. Dobrze, więc o Warszawie można bez końca, ale myślę, że jednak to, że tutaj się przyjęło zasadę takiego, że to są jednak teksty własne są krótkie. Jeżeli cały materiał o jakimś autorze jest dłuższy, to dlatego, że się go tam obficie cytuje. Sporo wierszy Herberta
jedna stronniczka o nim. Sporo cytatów z pamiętników, właściwie diariuszy kanclerza Radziwiłła, jeden akapit o nim. No, to trochę się bierze też z takiej ułomności autora, który w czasach, kiedy jeszcze wydawało mu się, że będzie matematykiem, to wolał rozwiązywać zadania niż wymyślać teorie. Zadanie się rozwiązuje krótko i rozwiązanie im krótsze, tym lepsze, tym wyżej cenione przez znawców. A teorie, to z teoriami jest tak, że im dłuższa, tym wydaje się taka bardziej chęchą. Ja do tego się nie nadaję, więc wolę pisać krótkie teksty. I całe życie też, prawie całe, gdzieś tak od końca lat 70., nie, od początku lat 80. redagowałem książki, cudze. I czasami fajnie mi doszło, nadal to czasem robię w pracy zawodowej. Pracuję dla takiej dużej firmy, która jakieś tam, no, przemysł, infrastruktura, energia, coś taki tego. No, modny temat ostatnio. I też tam redagowałem album jeden, co najmniej. Więc ta propozycja pani doktor Bożejowskiej, żeby zredagować tym razem książkę własną, z jednej strony myślę sobie, a to pójdzie łatwo. Przecież to umiem. Świetne. A dopiero potem się okazuje, że nie, no ale jednak wygodniej jest, jak ktoś mi skraca moje teksty, niż jak ja sam muszę. A już nie daj Boże dopisywać. Więc dzieło jest, jakie jest. Ze względu na to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa miłą lekturą i właśnie taką zachętą do sięgania po te książki, które, o których się tu wspomina, a których Państwo może jeszcze nie znają. Z tym, że gdyby one się nie podobały, to ja pretensji nie przyjmuję. To nie. Tak. No i to... Znaczy ja naprawdę już wiem, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Ja już nic o tej książce więcej nie potrafię powiedzieć. Ja mogę dodać, że ten pierwszy aspekt. Ja mogę dodać, że wprawdzie nie brałem w ogóle udziału w redagowaniu. No, fundacja jest wydawcą. W redagowaniu tej książki, ale słyszałem, że autor jest bardzo trudnym autorem. Znaczy jest po prostu przywiązany do każdego swojego słowa i nie jest, jest nieelastyczny. Kompletnie. I nie daje sobie wytłumaczyć właśnie w zasadzie niczego. Nie daje. Jedyna koncesja, którą uczynił, która była w zasadzie pójściem na łatwiznę, to było stwierdzenie, że ilustracjami w ogóle się nie ma zamiaru zajmować. No i no, wyszło jak wyszło. No, tak. Najgorzej, nie najgorzej. I to bardzo się cieszę, że taką decyzję w sprawie ilustracji podjąłem, bo naprawdę pani doktor zrobiła to znakomicie. Ja się czepiam rzeczy takich. Był spór, to chyba było w sumie 5 maili między mną, panią prezes i panią korektor w sprawie ogonka pod M. Bo to było tak, jest taki pod wpisem dotyczącym Wiecha, jest komentarz zaczerpnięty z Facebooka pióra pana Pawła Tomczyka. To jest znany dziennikarz, doskonały scenarzysta filmowy, dał mi teraz do czytania swój scenariusz o tramwajach i WKD i po prostu to się czyta jak najlepsze horrory Grabowskiego, tylko że one były kolejowe, a to jest o tramwajach i o tramwajach, które mają własną wolę i robią różne rzeczy i sieją strach na dzielni, oraz o kolejce WKD, która była pramatką tej makabry. No po prostu, no nie, bo obawiam się, że nikt mu tego nie sfilmuje, ale scenariusz jest genialny. No i on pod felietonem dotyczącym Stanisława Wiecheckiego napisał tylko jedno zdanie, które oczywiście Państwo rozpoznają jako cytat z Wiecha. Przypuszczam, że wątpię. No więc pani korektor poprawiła to na przypuszczam, że wątpię. No więc ja na to nie, tu ma być E. No więc to zostało zaakceptowane, a potem była taka super rewizja. Tekst do mnie wrócił i w tekście, który do mnie wrócił, znowu było E. No więc znowu było nie, to E poprawiamy na E. Po czym? Spotykam się, ale nie w Zielonej Gęsi, tylko jest taki okrąglak na Placu Narodowicza, bo pan Tomczyk jest z Ochoty. Tam sobie chyba do niczego to piwo pijemy, do rozmowy. No i pan Tomczyk,
Pan Tomczyk szuka siebie w tej książce, jest. Przypuszczam, że wątpię. O, nie zepsuli cytatu. To jest taki jego test na korektorów, jak się okazało, ale to dowiedziałem się dopiero wtedy. Także warto było się bić dla takiej pojedynczej nawet, ale reakcji wdzięcznego współautora książki, bo wszystkich tych, których tu cytuję w tych komentarzach, traktuję jako honorowych współautorów tej książki i naprawdę jest mi bardzo miło, że przyczynili się do nadania jej takiego właśnie kształtu. A, jeszcze miała być historyjka o prawdziwych początkach książki, tak? No bo to było tak. Tak, książkę pisałem w latach 20, znaczy felietony pisałem w latach 20-21, książka się ukazała w grudniu 22, teraz mamy 23, ale trzeba zacząć up-owo, tak? Ale nie w sensie tym glogerowskim, nie że jajeczko na początek śniadania, tylko glogerowskim, bo to dopiero gloger wmówił Polakom, że to jest od Rzymian, którzy jedli jajeczko na śniadanie na początku. Naprawdę, wcześniejszych śladów w literaturze polskiej nie ma. Wcześniej Polacy, a ściśle mówiąc uczniowie gimnazjów, zwłaszcza jezuickich, twierdzili, że to bierze się od tego jaja, z którego wylęgła się święta, wylęgła się piękna Helena, nie święta, ponieważ jej tatusiem był łabądź. No to z czego się miała ten... A ponieważ od porwania Heleny trzeba było zacząć opowieść o wojnie trojańskiej, stąd się wzięło powiedzenie, że każdą dobrą historię trzeba zaczynać up-owo, od jaja, z którego się... i tak dalej. Więc jajo, od którego się zaczęła ta książka, nawet go nie poznałem nigdy, ale było pokazywane w telewizji i dużo było o nim, głośno było o nim w latach 2016-2018, kiedy jajo miało okulary i taką czapkę na głowie. Czapka była z wężykiem. I jajo bardzo chciało awansować, żeby mieć tam więcej gwiazdek na tym wężyku. I chciało też mieć jakieś tam... No w każdym razie był to prawdziwie ambitny oficer, który tu zabiegał o to, żeby móc robić to, co chciałby robić. I na tej drodze spotykał pewne przeszkody. Nosił nazwisko zresztą takie i inicjał pierwszego imienia miał taki, jak pewien znany pisarz historycznych powieści, bardzo wielu historycznych powieści, o którym tu się nie wspomina ani słowem. No ale był jeden chyba tylko taki pisarz bardzo wielu historycznych powieści. No i ten oficer... stara baśń. To jest bardzo stara baśń. Tak, to jest bardzo stara baśń. I ten oficer bardzo zabiegał o te swoje gwiazdki, dodatkową gwiazdkę i tam różne inne rzeczy. I na swojej drodze no, miał opór tych, którzy mówili, że nie, no jednak może nie, może nie. No ta sprawa się rozstrzygnęła na początku 2018 roku. No i efekt był taki, że ten, który mu te gwiazdki dał, nadal gwiazdki daje, ale już niedługo. Ten, który uważał, że nie należy tych gwiazdek dawać, czy tam tych innych rzeczy, no stracił możliwość udzielania tego typu porad, a wraz z tym utratą przez niego tych możliwości ja straciłem pracę. Bo pracowałem dla niego jako tam jakaś tam niższa siła pomocnicza. I w efekcie musiałem zmienić pracę. Jak zmieniłem pracę na tą, w której obecnie pracuję, to już w tej chwili 5 lat i 1 dzień, no to musiałem się wziąć do galopu. Miałem 2 godziny dojazdu dzień w dzień. W ogóle nie miałem czasu. W ogóle nie miałem czasu. Na nic. Na nic. I tu COVID. I tu COVID. I tu COVID. 2 godziny codziennie wolnego czasu. Niewyobrażalna ilość możliwości na czytanie, nadrabianie zaległych lektur. Czyli gdyby nie ten spór o tamte generalskie honory, to ja bym tej książki nigdy nie napisał. Zresztą puenta jest taka, że on rok po tym, jak otrzymał te uprawnienia i te gwiazdki i tak dalej, to poszedł na generalską emeryturę i już z 5 lat ode mnie młodszy facet. No ja jeszcze nie przyszedłem.
No i taka to jest historia. Taka to jest historia. Jak widać, zawiła, ale ona potwierdza, że jak szuka się, buduje, opisuje się rodowód jakiejś historii, to tam musi być więcej niż dwóch przodków. Muszą być jacyś dziadkowie i pociotkowie i pradziadkowie. I ja myślę, że ten oficer jest jakimś takim pradziadkiem tej książki, chociaż on o tym nie wie. To się zdarza, to się zdarza. Takie zapomniany prawnuk jestem tego człowieka. No i tyle, i tyle. Dobrze. Ja bym... Zastępując autora. Zastępując autora, bym zadał Państwu pytanie rzeczywiście o tych brakujących autorów. Kogo nie ma w tej książce? Wszyscy, w większości, pewnie nie wszyscy, ale w większości znamy ten spis treści. No to kogo tu nie ma? Ani tu zachód, ani wschód. Coś tak, jak gdybyś stanął w drzwiach. Czyje to słowa? Poety Jerzego Liberta. No nie ma go tu. A to jest piękny jego wiersz o Warszawie. On nie był warszawiakiem, ale to tu więcej. Tu w ogóle to nie jest tak. Bycie warszawiakiem nie jest żadnym kluczem przy doborze autorów. Tu bardzo wielu jest takich, których gdzieś nazwano by pogardliwie słoikami. Oni po prostu przyjechali, mieszkali, kochali. Że nie można zarzutów robić, że kogoś nie ma, albo że ktoś jest. To nie jest zarzut. Tylko, no nie, ale tu pan wspomniał, że były pretensje. Spis treści, a właściwie konspekt następnej książki. Ale były, że były pretensje. A moim zdaniem, no każdy sobie wybiera, a poza tym gdyby no wszystkich, chociażby tylko na Mokotowie, pisarzy mieszkających, działających, no to już by encyklopedia wyszła. Otóż to. I kto by to czytał? Nikt. Nikt by nie czytał. A w takiej formie właśnie felietonu na pewno wiele osób sięgnie i wiedzę sobie przyswoi. Także ja uważam, że żadnego takiego pretensji, że kogoś nie... A poza tym to pan wybierał. Ma prawo wyboru, że kogoś na przykład nie lubi. Ja mam takich autorów, których cenię, ale nie lubię. Więc uważam, że właśnie ta forma jaka jest świetna. Dziękuję. Roman Bratny na przykład. Nie ma tu Romana Bratnego. Ktoś powie, ale mówił pan, że Broniewski. Tak, ja Broniewskiego uwielbiam i on tu oczywiście jest. No Broniewskiego obrzydzono nam w pewnym okresie w szkole, ale przecież jak się wczytamy w jego życiorys, no to nie, jest... on się jednak sam obrzydził w którymś momencie. Nie, nie, on tak, nie? No to prawda, ale on chyba... No właśnie, sam się obrzydził, że pan to powiedział. Także myślę, że ja bym pewnie może trochę innych autorów, gdybym tam... Zresztą no trochę to w naszej pracy przewodnickiej robimy spacery, prawda, literackie. I też sobie wybieramy. Także nie można takiego... To jest taki spacer. Tak, po Warszawie. Bardzo, bardzo pani dziękuję za tą też przy okazji recenzję, że to jest taki spacer po Warszawie. To zresztą sugeruje ta okładka, to sugeruje trochę ta okładka, prawda? Ja przewodnikiem po Warszawie nie jestem, ale tak, rzeczywiście chodzę sobie po mieście i łatwiej mi się pisze o tych miejscach, które obejrzałem na własne oczy, niż znam tylko z literatury. Ja zresztą zastanawiając się nad tym, bo miałem takie pytania, no to kiedy druga część? Nie będzie drugiej części tej książki przeze mnie napisanej, bo także dlatego, że tutaj jest tak wielu autorów pierwszorzędnych, których w drugiej części siłą rzeczy musiałoby nie być, że to wydaje mi się trochę pozbawione sensu. Natomiast oczywiście, gdyby się znalazł autor, który na przykład napisał moje ulubione książki o Lwowie albo moje ulubione książki o Krakowie, a to z przyjemnością bym przeczytał. To jest włączone. Nie ma. To jest tylko do filmu. Nie teraz. Ale w filmie nie było. Kilka takich bardzo drobnych przyczynków. A propos tego ab ovo, to w starożytnym Rzymie zaczynało się posiłek od jajka i kończyło na jabłku, więc ja się upieram przy tym, że
odrywając się od Warszawy, że to ma starszą genezę, to powiedzenie. Jeżeli chodzi o Konopczyńskiego, to warto zwrócić, a propos tego, że napisał sprawozdanie z działalności sejmowej, to był człowiek tak pracowity, że siedząc w Sejmie w czasie nudnych wykładów, miał podzielną uwagę, sprawdzał pracę studentów i zajmował się jeszcze mnóstwem innych rzeczy, napisał mnóstwo książek i tak dalej. Bardzo ciekawą rzecz kiedyś napisał w związku z czasami, w których przyszło mu żyć po wojnie. Został przez komunistów zmuszony do odejścia z życia naukowego i napisał kiedyś, mówią, że nauka powinna służyć życiu. Tak, powinna, niech mu służy, ale niech się nie wysługuje. To świetny autor rzeczywiście, natomiast czy to chodziło o tego generała, który z prezydentem współpracował? No to wydaje mi się, że każdy generał w Polsce współpracuje z prezydentem, bo taki, który nie współpracuje, po prostu nie jest generałem w stanie spoczynku i słusznie. Dobrze. A jeżeli... A jeżeli chodzi o kwestie właśnie ewentualnych krytyk, no to zawsze można powiedzieć, że jak masz inną koncepcję, to powiedzieć, to napisz własną książkę. Nie, to było nie w porządku, wiesz, Mariusz, bo jednak spora część tych uwag, które na przykład jest taka grupa uwag krytycznych, które skierowali pod adresem tej książki, krytycznych nie w znaczeniu, które się temu potocznie nadaje, ale w takim sensie klasycznym, akademickim. Krytyka to jest ocena cech utworu, które skierowali, nie wiem, pan Wacław Cholewiński, pan Krzysztof Masłoń. Recenzje, tak. One są w mojej ocenie przynajmniej po części trafne. Po prostu oni przeczytali to uważnie, zwrócili uwagę właśnie na pewną nierównowagę w traktowaniu poszczególnych autorów. Nie mogę powiedzieć, to weź napisz własną. No, to ja napisałem, zgadzam się z nimi, jest tutaj taka nierównowaga widoczna. No, mój Boże, jestem im wdzięczny za to, że przeczytali książkę uważnie. Profesor Konopczyński bywał pracowity w stopniu ponadprzeciętnym, także w sposób, który trudno pochwalać z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mianowicie on do pracy na uczelni jeździł na rowerze. I żeby nie tracić czasu, sporządził sobie taki przyrząd w rodzaju pulpitu nad kierownicą i czytał w trakcie jazdy. Jest takie świadectwo w jego biografii opisane. Tak, uczciwy przypis w pracy naukowej. O tym to potwierdza, nie plotka towarzyska. Tak. Proszę Państwa, gdyby ktoś się zastanawiał, co zrobić z resztą tak mile rozpoczętego wieczoru, to po pierwsze można się tam napić jabłkowego soku, ile dobrze widzę, a druga część tego powiedzenia ab ovo mówi o tym, że od jajka do jabłka, bo Rzymianie ponoć kończyli jabłkiem każdy tam właściwy posiłek, to po pierwsze. Po drugie, podobno tutaj na terenie muzeum, ale to już chyba na to za późno, bo od 19 trwała droga krzyżowa, w której można było wziąć udział. To za tydzień, a nie teraz, tak? A uf, to wspaniale. A jeżeli są jakieś inne ogłoszenia drobne albo parafialne, to proszę je wygłosić. Jedno zdanie jeszcze, tak, jeśli można. Otóż... Skoro zwolnienie z pracy i COVID stały się, utrata pracy i COVID stały się przyczyną powstania tej książki, to można by użyć pewnej metafory prawniczej, że o zatrutym drzewie, które czasami daje dobre owoce. Jadalne. Moim zdaniem jadalne. Dobrze. Mariusz tutaj. Trafnie puentuje. Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, żebyśmy rzeczywiście być może przerwali tę część. Tutaj są jakieś babeczki, coś do picia i może Państwo będą po prostu mieli okazję, żeby z autorem porozmawiać
bezpośrednio.